Dzisiaj, dzień dobry, witam serdecznie, wyjątkowo o godzinie 15, nie o 17.30, troszeczkę wcześniej. Ja nazywam się Justyna Orłowska i witam w studiu 590. Moimi dzisiejszymi gośćmi będzie Remigiusz Kopoczek, prezes Kongresu 590. Dzień dobry. Oraz Łukasz Gontarek, wiceprezes Kongresu 590. Witam serdecznie. Zanim zacznę tych dwóch dżentelmenów przepytywać na temat wspaniałej inicjatywy 590 Pomaga, mam dla Was taką informację, że na ekranie, na pasku będzie pojawiała się informacja odnośnie zbiórki dla jednej z warszawskich restauracji. Ta restauracja jest dość wyjątkowa, ponieważ to jest restauracja, w której są koty. Restauracja nazywa się Miau Cafe i mieści się w Warszawie przy ulicy Naruszewicza 30. To jest tuż przy metrze Wierzbno. Restauracja, w której jest bardzo dużo pili, potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia i to jest restauracja, w której nie tylko można przyjść, wypić pyszną kawę, ale także te koty adoptować, więc to jest dom tymczasowy dla kotków i dla zwierząt. Potrzebują Waszej pomocy, link do zbiórki będzie pokazywał się na dole na pasku, a tymczasem, zanim przejdziemy do przepytywania odnośnie inicjatywy 590 Pomaga, zobaczcie materiał wideo. Cała Polska zmaga się z pandemią koronawirusa. Skutki przymusowej kwarantanny dotykają nas wszystkich, ale mimo wszystko chcemy pomagać i wzajemnie się wspierać. Z drugiej strony powstaje wiele wspaniałych inicjatyw, które oferują rozmaite formy pomocy, w tym dla najmniejszych polskich przedsiębiorców i pracowników. 590pomaga.pl to serwis łączący wszystkich, którzy chcą pomagać z projektami, które pomagają. Wejdź na naszą stronę, sortuj projekty według zasięgu, form i kwot wsparcia i wybierz swój ulubiony. I pamiętaj, jeżeli masz ciekawy pomysł, który może nawet odrobinę wesprzeć Twoją społeczność, pokaż go w naszym serwisie. Wyjątkowy czas wymaga wyjątkowych idei i ludzi. Dlatego czekamy właśnie na Ciebie. 590 pomaga, bo tak. W materiale wideo widzieliśmy dużo informacji na temat inicjatywy 590 Pomaga, która dzisiaj pojawiła się w internecie, ale o szczegóły poproszę naszych gości. Remigiusz, jakbyś mógł opowiedzieć o tym projekcie, o pomyśle 590 Pomaga, a Was zachęcam do zadawania pytań w trakcie, ponieważ projekt jest bardzo ciekawy. Sama idea jest pomysłem całego naszego zespołu, także to nie do zespołu jakby należy cała idea i projekt, ale skoncentrowany jest on na tym, aby zgromadzić pod jednym dachem możliwie jak najwięcej inicjatyw, na których celem jest wspieranie różnego rodzaju działań podejmowanych przez najczęściej lokalną społeczność, bądź też małe zespoły, chcące wspierać lub pomagać właśnie w tych obszarach, których widzą jakieś zagrożenia bądź też problemy związane z obecną sytuacją. Chcielibyśmy tych projektów jak najwięcej gromadzić po to, aby każdy, który ma jakąś inicjatywę i przejawiał chęć jej zaprezentowania, miał taką możliwość pozyskania właśnie w nas partnera, który będzie wspierał i pomagał tą akcję, tą promocję, to działanie wspierające pokazywać w taki sposób, aby każdy chcący się do niej przyłączyć miał szansę ją znaleźć, odszukać i współuczestniczyć w niej. Ale więcej szczegółów myślę, że osoba najbardziej zorientowana w całym projekcie, czyli Łukasz, mógłby tutaj nam przekazać. Łukaszu, teraz zatem prosimy o więcej szczegółów, jeżeli chodzi o 590pomaga.pl. Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Proszę Państwa, po prostu dla tych, którzy nie wiedzą, no Kongres 590 ma w swoim, jakby na swoim sztandarze promowanie polskich produktów i usług. I w tych warunkach, tak, jakich przyszło nam żyć obecnie i z tymi wyzwaniami, z którymi przyszło nam się mierzyć, no jakby uznaliśmy, że na pewno pierwszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to pokazać ten ogromny potencjał kreatywności, solidarności, takiej pozytywnej energii, która no z różnych punktów na mapie Polski do nas dociera. Ludzie gromadzą się wokół inicjatyw, które wymyślili sami, które podpatrzyli gdzieś na świecie albo zaczynają realizować projekty, no, które być może wcześniej jakoś, no nie wiem, nie czuli do tego odpowiedniej motywacji albo nie mieli, nie wiem, sił czy czasu.
I to jest właśnie to, co chcemy robić. Chcemy po prostu pokazać to spektrum kreatywności, tej pomysłowości. Nie nadajemy tutaj absolutnie żadnych limitów. Chcemy przede wszystkim pokazać potencjał jakby tego, ile społeczeństwo może zrobić jakby dobrego wokół. Oczywiście większość tych propozycji jest ukierunkowana na mniejsze, średnie przedsiębiorstwa, ale nie tylko. Ale chcielibyśmy po prostu. I myślę, że to też ten projekt jest takim pierwszym z wielu, którym jakby 590 ma oznaczać jakby to wszystko, co w nas, Polakach, co w Polsce jest najlepsze, że to nie jest tylko etykieta polskiego produktu czy usługi, ale jakby taki symbol wszystkiego, co najlepsze, jakby tej kreatywności, tego czasem sprytu, ale przede wszystkim powodowanego chęcią czynienia dobra. I mam nadzieję, że to jest pewien taki milowy krok, że nasza organizacja w ogóle przeszła z takiego etapu, gdy skupiała się na organizacji jednego bardzo dużego, bardzo ważnego eventu w roku, do aktywności całorocznej i aktywności, która właśnie wykracza zdecydowanie dalej niż etykietowanie produktów. I wierzę, że będziemy w stanie zaangażować jak najwięcej innowatorów, jak najwięcej grup, jak najwięcej organizacji, czy to formalnych, czy to nieformalnych, czy to biznesowych, czy to fundacji. Nie ma to absolutnie znaczenia. Liczy się pomysł na to, jak możemy sobie wzajemnie pomagać. I stąd ten przedrostek 590. Myślę po prostu, że siłą rzeczy, jeżeli jesteśmy zamknięci podczas kwarantanny w naszych domach, no jakby ten internet, sieć jest głównym narzędziem komunikacji. I tutaj bardzo dużo zrobiliśmy w ostatnich tygodniach, by zrobić jakby ten zwrot w tym, żeby 590 było bardziej widoczne online, wykorzystywało najnowocześniejsze technologie i no i właśnie, to jest dopiero pierwszy krok, a na pewno mamy w zanadrzu jeszcze więcej pomysłów i projektów, nad którymi już pracujemy. No i właśnie wrócę na chwilkę do 590. Widzieliśmy w internecie bardzo dużo inicjatyw, które były związane z promocją polskich produktów i kodu kreskowego 590. Mamy teraz okazję właśnie, żeby też wszystkim właśnie dokładnie wyjaśnić, na czym polega w ogóle inicjatywa kongresu 590. I wracam do tego, co powiedziałeś właśnie, jeżeli chodzi o te etykiety na produkcie. Może dam Wam po prostu głos i powiemy tym, którzy nas słuchają, że oczywiście etykieta i numer 590 oznacza polskie produkty, ale dla nas 590 to przede wszystkim wszystko to, co polskie i można zapromować na całym świecie. Remigiusz. No tak, oczywiście. No, tak patrząc czysto legalistycznie, sam numer jest nadawany produktom wprowadzanym do obrotu na terenie Rzeczypospolitej. I oczywiście może być sytuacja taka, w której ten produkt nie jest stricte polski, ale jest wprowadzany tutaj w Polsce do sprzedaży. Także osoby, które wskazują na fakt, że promujemy nie tylko polskie produkty, taka sytuacja może mieć miejsce, ale proszę zwrócić uwagę na to, co się właśnie w sklepach i na etykietach dzieje, że jednak większość, a w zasadzie niemal wszyscy producenci polscy mają ten numer 590 na swoim kodzie paskowym. Więc tak jakby wyjaśniając, jakby już ostatecznie zamykając temat, czym 590 jest z punktu widzenia przepisów i tej strony, nazwijmy to techniczno-operacyjnej. Ale czym jest dla nas? No dla nas jest przede wszystkim właśnie tym, o czym wspominał Łukasz i o czym ty mówiłeś, czyli tą ideą, która przyświeca wszystkim naszym działaniom, zmierzającym do promowania i wspierania tych działań, które pokazują tą istotę polskiej przedsiębiorczości, czyli właśnie tą kreatywność, inicjatywę, pokonywanie wszelkich problemów, które się pojawiają na drodze. Czy takie właśnie sytuacje, jakie mamy teraz do czynienia, w której wszelkie inicjatywy są częściowo zamrożone, spotykają się przedsiębiorcy z różnego rodzaju ograniczeniami, ale mimo to staramy się w jakiś sposób współdziałając pomagać im na wszelkich możliwych szczeblach. Taka też będzie inicjatywa związana z samym kongresem, czyli pokazywanie tej naszej polskiej przedsiębiorczości w sposób wskazujący na to, że
nasi przedsiębiorcy są odporni na różnego rodzaju zawirowania, mają w sobie pokłady, bardzo duże pokłady kreatywności i mają wszelkie możliwości, aby uzyskiwać bardzo duże sukcesy i to na arenie naszego kraju, ale również poza jego granicami, zdobywając kolejne rynki, zdobywając kolejne przyczółki na świecie, tak aby nasza gospodarka kwitła i rozwijała się w dalszym stopniu. A ja zapytam Was teraz, bo mieliśmy czas pandemii, wszyscy byliśmy pozamykani w domach, mogliśmy w internecie śledzić poczynania przedsiębiorców. Które z działań przedsiębiorców najbardziej Was zaskoczyły albo wywołały bardzo pozytywne emocje? Może jakieś przedsięwzięcie, które powiedzmy w tym czasie pandemii było dla Was naprawdę dużym zaskoczeniem i powiedzieliście, wow, to jest fajna inicjatywa. Może Łukasz? Myślę, że trudno tutaj jakąś listę przebojów, bo chyba nie w tym rzecz. Jakby dla mnie fascynujące zawsze jest jakby taka pomysłowość, kreatywność i nieraz w tym globalnym świecie widzieliśmy, jak wiele biznesowych po prostu projektów rodziło się w trakcie, no właśnie, kryzysowych okoliczności i było po prostu odpowiedzią na realną potrzebę. I jeżeli widzimy jakby pomysły, w których po kolei. No, z jednej strony możemy wykupywać produkty, usługi jakby z takim odroczonym terminem odbioru, czyli pomagamy tym, zwłaszcza najmniejszym przedsiębiorcom de facto, utrzymać jako taką płynność finansową, że są organizacje, które widzą, że no, nauczanie zdalne, edukacja no, wymaga przygotowania sprzętowego i wymaga odpowiedniej sieci internetowej w domach. I jakby nie wszyscy mają ten komfort, aby dla każdego wystarczyło po jednym komputerze w domu i jakby ta przepustowość łącza również była odpowiednia i ktoś znajduje na to sposób. Myślę, że w kompletnie jakby inną kategorią i być może dla nas jeszcze nie taką istotną, bo jakby od tego są też inne organizacje i służby, no jest jakby ta cała sfera medyczna, gdzie wiemy doskonale, jakiego typu akcesoria są w tym momencie najbardziej potrzebne ludzie, no mówiąc oczywiście z całym szacunkiem, wszyscy wokół jakby no szukają różnych rozmaitych sposobów, by te zapasy maseczek, rękawic, płynów uzupełniać. Jakby wydaje mi się, że jakby ciężko to jakoś szufladkować. Moim ulubionym jakby kierunkiem jest jakby angażowanie, jakby pobudzanie solidarności, że wydaje mi się, że w historii Polski chyba w naszym społeczeństwie zawsze ten pierwiastek solidarności, współpracy w trudnych czasach był, jest i to widać w tym momencie i to nas bardzo cieszy. Więc jeżeli możemy przynajmniej na początku to pokazywać i korzystając z naszych zasobów, sieci kontaktów, jakby dzięki partnerom medialnym móc pokazywać to jakby większemu gronu odbiorców, to jest nam tym bardziej miło i oczywiście to wszystko się dzieje nieodpłatnie. Nasza praca właśnie na tym polega, by właśnie innowacje na każdym poziomie, niekoniecznie tylko biznesowym, no, mogły się rozwijać, zyskały grono odbiorców, grono partnerów i to jest jakby fascynujące i sprawia nam mnóstwo satysfakcji. Remigiusz, a ty masz jakąś inicjatywę, która ci zapadła w pamięć dotychczas? No tak, mam. To jest... Żeby była sprawa jasna, to, że ona mi zapadła w pamięć, nie znaczy, że pozostałe są w jakiś sposób gorsze. One są wszystkie fantastyczne i mają duży potencjał i bardzo jesteśmy szczęśliwi, że one w ogóle miały miejsce. Mi zapadła pamięć inicjatywa Wolnij Złomka. To jest taki, nie wiem, może to jest wynika z jakby mojej drogi kariery życiowej, czyli jednak funkcjonowania w obszarze edukacji i związanego z informatyką, także to jest jakby mimo wszystko taka dla mnie inicjatywa ciekawa, ale to też ta sama inicjatywa mi zaimponowała jakby sposobem przygotowania i budowania całego zespołu, to znaczy on w sposób naturalny się rozrastał i struktura, którą organizatorzy przyjęli, no w takich komórek, które były wyspecjalizowane w poszczególnych działaniach, czyli uzdatniania tych komputerów do pracy, przygotowywania ich dla poszczególnych dzieci, dostarczania, wyszukiwania osób, które faktycznie mają te potrzeby naprawdę na takim poziomie już zupełnie podstawowym,
gdzie nie ma żadnego sprzętu albo on jest w takim stanie, że nie pozwala pracować. Więc no przyznam szczerze, dla mnie to była taka inicjatywa oddolna, która zrobiła na mnie największe takie wrażenie pozytywne, ale tak jak powiedziałem na początku i chcę to podkreślić bardzo wyraźnie, wszystkie te inicjatywy są niezwykle cenne i dające naprawdę dla nas tutaj no, duże pokłady z takiego zrozumienia, ale jednocześnie no, satysfakcji, że faktycznie te działania mają sens. I oczywiście informacja o Uwolnij Ząbka możecie znaleźć na platformie 590 Pomaga. Łukaszu, mówiłeś o tym, że nie ma żadnego ograniczenia, jeżeli chodzi o wielkość firmy, o zaangażowanie, o jakiekolwiek pomysły, więc tak jakby nasza platforma zrzesza wszystkich tych, którzy robią fajne rzeczy i mogą pomóc innym albo szukać pomocy dla siebie. Może opowiesz nam o tym, jak wygląda rejestracja na stronie, czy to jest proste, szybkie, łatwe, jak to dużo, jak zajmuje czasu, tak żeby zachęcić tych, którzy są jeszcze niezdecydowani i mogą jeszcze nie chcieć wejść teraz na stronę, ale po tym czacie mogą od razu do nas wejść i szybko się zarejestrować. Jasne, oczywiście. Drodzy Państwo, jest to wszystko bardzo proste, intuicyjne i naszym celem było to, żeby również ten serwis nie wymagał ani rejestracji żadnego konta, ani podawania prywatnych danych poza mailem. Chcemy żeby ten serwis był czymś w rodzaju takiej witryny, fachowo się mówi na to marketplace, w której jakby prezentujemy oferty pomocy. Dla osób, które chciałyby dołączyć, wystarczy po prostu podesłać nam na podany na w serwisie adres mailowy podstawowe informacje, jakiś znak graficzny i link do projektu. I to w zupełności wystarczy i nasz pracownik jakby skontaktuje się zwrotnie, myślę w przeciągu maksymalnie 24 godzin z informacją o tym, że ten projekt jest już widoczny w serwisie, a także jakby będziemy na pewno wspólnie pracować z każdym projektem na temat jakby promocji, planu, ekspansji, rozwoju. Jakby nam zależy, żeby to była witryna, w której każdy, który poszukuje jakiegoś fajnego pomysłu na to, w którym mógłby zrobić coś dobrego, to właśnie skorzysta z 590pomaga.pl i my będziemy dbać o to, żeby te projekty się rozwijały, że nasza rola nie zakończy się tylko na wystawieniu ogłoszenia, absolutnie nie. Stąd też, jeżeli ktokolwiek nawet w tym momencie no, ma ciekawy pomysł, a nawet nie ma serwisu, nie ma grupy na Facebooku, nie ma nie wiem, czegokolwiek poza konceptem i może kilkoma szkicami, jak to ma działać, nie jest absolutnie problemem. Jesteśmy od tego, żeby pomóc to wdrożyć i po prostu pokazać szerzej, bo jesteśmy przekonani, że jakby ogrom tej kreatywności no jest po prostu nieskończony i kto wie, być może któreś z tych rozwiązań stanie się czymś w rodzaju jakby przełomowego rozwiązania i bardzo by nam było miło, że zaczęło się to wszystko od 590 Pomaga. Niemniej najistotniejsze jest to, że chcemy, by ten serwis, jakby nasz dział komunikacji będzie nad tym pracował, by ten serwis właśnie był takim pierwszym źródłem jakby propozycji dla osób, które chcą pomagać, a także był właśnie takim łatwą platformą do startu dla wszystkich, którzy mają pomysł na to, jak pomagać. Czyli generalnie, jeżeli jakiś inwestor chciałby poszukać jakiegoś fajnego pomysłu, w który chciałbym zainwestować swoje środki, może wejść na stronę 590 Pomaga i tam poszukać różnych pomysłów, które można dofinansować, tak? Znaczy nie myśleliśmy o tym nawet w tych kategoriach, ale oczywiście, że tak, to też, żeby to było jasne, my jakby nie jesteśmy absolutnie jakby tutaj właścicielem pomysłu, nie jesteśmy w żaden sposób, nie mamy praw do tego, co Państwo chcecie realizować. My chcemy to po prostu pokazać i poprzez fakt, że chyba łatwiej jest pewnej grupie projektów na jednej stronie internetowej, tak, prowadzić kampanię w internecie, w mediach społecznościowych, tym się chcemy zajmować, znajdować partnerów, czy to medialnych, czy to partnerów biznesowych, sponsorów, to jest punkt wyjścia. I czemu nie? No może się okazać, że staliśmy się pewną kolebką dla Venture Capital, ale w tym momencie najważniejsze jest to, by angażować, byśmy mogli też wszyscy razem zainspirować się tym, co możemy zrobić wokół dla swojej społeczności. No bo przecież, nie wiem, jeżeli mamy potrzebę, nie wiem, zrobienia jakiegoś miłego gestu właśnie na swoim osiedlu, w swojej gminie,
no też nie potrzebujemy do tego bardzo skomplikowanych technologii, ale czasem może potrzebujemy po prostu dobrego pomysłu. I tutaj 590 pomaga również, mam nadzieję, będzie dawać dużo, dużo fajnych odpowiedzi. Jak można określić właściwie rolę Kongresu 590 w inicjatywie 590 pomaga? Właściwie my zbieramy informacje, oczywiście pokazujemy i promujemy, ale czy to też można nawiązać do tego, że właśnie szukamy inicjatyw, które są w Polsce i z Polski się wywodzą? Czy tu możemy cały czas mówić o tym, o tej duszy Kongresu 590 jako promotora polskiej myśli technologicznej i w ogóle rozwoju? To może Remigiusz zadał tobie to pytanie. To do tej pory Kongres 590 zajmował się szeroko rozumianą polską gospodarką. I to była jakby tutaj jego główna rola na prezentowaniu osiągnięć polskich producentów, polskich przedsiębiorców, którzy działali głównie tutaj na terenie kraju. Także to jest pewnego rodzaju kontynuacja i rozszerzenie. Staliśmy się kompletnie w nowej sytuacji, sytuacji, która wymusza na przedsiębiorcach, na osobach aktywnych złamanie pewnych szablonów funkcjonowania dotychczasowego i poszukiwania zupełnie nowych dróg. Kongres nie jest inną organizacją od tych, które w Polsce funkcjonują, czy tylko w Polsce, na świecie. I będąc w takiej sytuacji, jakiej jest, no, staramy się znaleźć swoje miejsce w tej właśnie nowej rzeczywistości. I projekt 590 pomaga jest dokładnie tym, czym są też projekty właśnie tych zespołów i tych pomysłodawców, którzy pod tym szyldem naszym gdzieś będą funkcjonować. Więc my chcielibyśmy przede wszystkim wskazać takie możliwości, które pozwolą rozwijać się przedsiębiorcom tak, aby mogli uzyskiwać lepsze wyniki niż zakładają, znaleźć się w gronie tych zwycięskich projektów po pandemii, a przede wszystkim pozwolić im przetrwać w taki sposób, aby mogli funkcjonować dalej na niepogorszonych, przynajmniej na jakimś etapie, warunkach niż ma to miejsce obecnie. Więc to jest taka nasza główna myśl, ale ona będzie też ewoluować i te wszystkie inicjatywy, które my tutaj wspieramy, też będą się zmieniać w zależności od sytuacji, jaka będzie istniała wokół, ponieważ nie jesteśmy w żaden sposób oderwani od tego, co się dzieje i jakie mogą być kolejne sytuacje na nas czekające w kolejnych tygodniach, miesiącach czy latach. No, sytuacja zmienia się bardzo, bardzo dynamicznie i pewnie my też będziemy musieli dostosować się do nowej rzeczywistości, właściwie wszyscy i wszystkie firmy i instytucje również. Łukaszu, a jak jest z naszą stroną internetową 590 pomaga? Czy ona ma jakąś pojemność? Czy te projekty się kiedyś skończy się miejsce? Czy możemy przyjmować ich nieskończoną ilość, wielkość? Nie mamy absolutnie żadnych limitów i myślę, że to też może trochę oddawać jakby no, tą filozofię organizacji, jaką jest Kongres 590, że z jednej strony nie ma ograniczeń co do pomysłu, co do zasad działania. Liczy się to, że chcemy zrobić coś dobrego dla innych. Nie ma limitu miejsc, nie ma limitu, nie wiem, wartości, nie ma limitu ilości osób. Chcemy po prostu, żeby, znaczy to oczywiście, jeżeli tak się nie stanie, nie będziemy zawiedzeni, natomiast chcielibyśmy, żeby to 590 pomaga było dla wszystkich takim pierwszym źródłem informacji, pierwszym kontaktem, nie wiem, pierwszą jakby listą ofert dla wszystkich, którzy chcieliby się zaangażować w coś dobrego. Oczywiście tego typu inicjatyw, tego typu projektów jest całe mnóstwo i w zasadzie można odnieść wrażenie, że czasem ciężko jakby zacząć, nie wiemy od czego zacząć. My chcemy grupować te projekty, w jakiś sposób kategoryzować, dodawać pewne jakby etykiety geograficzne, tak żeby każdy, niezależnie od tego, gdzie mieszka, mógł znaleźć coś dla siebie, mógł się w jakikolwiek sposób zaangażować. W zasadzie nikt kto tu się prezentuje swój pomysł, nie oczekuje wsparcia finansowego. Bardziej chodzi o kwestie zaangażowania, może wolontaryjnej pracy, może po prostu podzielenia się zasobami, które ma w domu, typu może ma kilka starych komputerów, a propos uwolni złomka. Zatem nie ma tu absolutnie żadnych ograniczeń. I wierzymy w to po prostu, że 590 pomaga, będzie no, jakby czymś w rodzaju no nie wiem, Allegro dla szukających elektroniki,
albo ELX dla osób, które szukają, nie wiem, czy używanych mebli. W sensie pierwsza myśl, pierwszy cel, pierwsza potrzeba. No, byłoby nam miło. Jeżeli tak się nie stanie, nic się oczywiście nie dzieje. Zatem zapraszamy, zachęcamy. Miejsc na serwerze jest wystarczająco dużo i zadbaliśmy o to, żeby to też było płynne, czytelne, no i oczywiście dostosowane do wymogów mobilności. I zapraszamy. Mamy nadzieję, że to może jakąś taką siłą inercji jakby rozpędzi się dalej. No i sam jestem bardzo podekscytowany. Dopiero zaczęliśmy, mamy tam kilka projektów i nie możemy się doczekać, jakby co będziemy prezentować dalej. Oczywiście nowoczesność, innowacyjność, to rozmawiając z Tobą, tylko te słowa mogą paść w rozmowie, że wszystko jest mobilne, innowacyjne i dostosowane do dzisiejszych czasów. A mam takie przewrotne trochę pytanie, jak sądzicie, jak uważacie, jak ta pandemia wpłynie w ogóle na polskich przedsiębiorców i na polski biznes? Co się zmieni? Czy będziemy bardziej działać w internecie? Czy po powrocie do normalności, powiedzmy, za jakiś czas wszystko będzie tak samo, jak było kiedyś? Myślę, że na razie nikt do końca nie jest pewien, jak to wszystko się będzie rozwijało. Oczywiście można pewne trendy spróbować przewidywać. Z pewnością sytuacja, której mamy pewne ograniczone możliwości kontaktu osobistego, wpłynie na to, że relacje pomiędzy przedsiębiorcami przejdą w jakimś stopniu do internetu. Ale no, nie przeceniałbym też tej braku konieczności spotkań osobistych. Jednak ten element prowadzenia biznesu, którym się podaje rękę partnerowi i uścisk dłoni, jakby pieczętuje podpisany kontrakt, jest jednak dosyć mimo wszystko ważny. Niemniej jednak sama działalność przedsiębiorstw będzie ulegała zmianie, to znaczy ten element internetu, który będzie jakby no, kluczowy w większości działań technologicznych, będzie coraz ważniejszy. Ja powiem na przykładzie branży, która jest mi dosyć bliska. Sama pandemia spowodowała w niej no, gigantyczny wręcz wzrost obrotów i ona jest wręcz takim motorem napędowym całej tej branży. Myślę o branży gier wideo. Branża ta w tej chwili ma naprawdę fantastyczny czas, no, choćby z tego powodu, że siedząc w domu, bardzo wielu z nas no, szuka jakiejś rozrywki dodatkowej, nie mogąc za bardzo często wychodzić na spacer czy uprawiać jakieś aktywności wcześniejsze. I takich branż, przypuszczam, będzie coraz więcej. Telemedycyna będzie takim obszarem, który będzie bardzo ciekawym, szczególnie z punktu widzenia potrzeb społecznych i tego elementu starzejącego się społeczeństwa. Logistyka, która będzie zapewniała bezpieczeństwo przesyłania przesyłek, wszelkie sprawy związane z aseptyką. Tych tematów jest całe mnóstwo, więc myślę, że naszym przedsiębiorcom nie zabraknie obszarów, w których będą mogli pokazywać naprawdę, no, użyję tego słowa, innowacyjnych rozwiązań, czyli takich, które pokazują zupełnie nowe podejście do otaczającej na rzeczywistości, łamiące stereotypy, łamiące utarte ścieżki, łamiące wszelkie możliwe skostniałe struktury i pokazujące nam zupełnie inne podejście do tematu, które wydawało nam się oczywiste od wielu lat. Łukaszu, a Twoje zdanie na temat tego, co się będzie działo po pandemii? To oczywiście ciężko to bardzo precyzyjnie przewidzieć, ale znowu, no też na tym polega jakby nasza jakby rola naszej organizacji, żebyśmy no śledzili trendy, starali się przewidywać kolejne kroki i próbowali znaleźć w tym wszystkim jakiś pomysł, jakiś koncept, jak moglibyśmy wesprzeć polskich przedsiębiorców właśnie w tym no, zmieniającym się bardzo dynamicznie świecie. Jeżeli sobie przejdziemy chronologicznie, no pierwszym punktem były no, na pewno braki tych środków higienicznych i kto wie, jak długo będą nam potrzebne w codziennym życiu, że prawdopodobnie właśnie takie produkty jak maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji no, będą non-stop nam potrzebne i być może tutaj jako 590 powinniśmy
szukać pomysłów na jakiś innowacyjny e-commerce, by każdy mieszkaniec naszego kraju miał dostęp do tych środków i nigdy nie był ich pozbawiony. Być może zmiany klimatyczne mimo wszystko też się z tym wszystkim wiążą i widzimy problemy z dostępem i jakby kosztami energii, z dostępem i brakiem wody, więc siłą rzeczy też wpadamy w wir zjawisk, które tak czy inaczej prowadziły pewne konsekwencje i być może mamy szansę się lepiej na to wszystko przygotować. Widzimy, myślę, dla mnie teraz chyba taki bardzo, bardzo najważniejszy temat, na którym staram się pracować, no to zdajemy sobie sprawę, ile osób pozostaje bez pracy i być może będzie pozostawać bez stałego zatrudnienia i co możemy z tym zrobić, w jaki sposób możemy pobudzić jakąś formę solidarnego działania do tego, by jednak każdy na jakieś takie minimum dochodowe mógł mieć, co przecież ma ogromne znaczenie i to dla naszego komfortu życia i to dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb i po prostu możliwości przetrwania tej no, jakże trudnej sytuacji. Więc wydaje mi się, że cały czas jesteśmy jakby u progu i zawsze tak było w historii, że no, te prawdziwe konsekwencje tego typu zmian no, jakby no, przychodziły z czasem i jakby nie wszystkie negatywne konsekwencje pojawiają się no, z dnia na dzień, tak samo nie wszystkie pozytywne mogą się pojawić, ale znowu wierzę w to, że 590 pomaga jest właśnie takim jakby pierwszym, takim symbolicznym pomysłem, czy w zasadzie no, pierwszym krokiem, w którym no, będziemy szukać rozwiązań na te wszystkie wyzwania i to, że jakby kreatywność no, Polaków, Polek, kreatywność naszego społeczeństwa jest po prostu ogromnym atutem i jestem przekonany, że znajdziemy w tych projektach wiele rozwiązań, które pomogą nam no, zmienić życie na lepsze. Ja przypominam, że rozmawiamy o inicjatywie 590 Pomaga. To jest platforma, na której można zamieszczać informacje o swoim projekcie. Jeżeli szukacie pomocy lub chcecie komuś tej pomocy udzielić. Przypominam również, że promujemy Miał Cafe, to jest wspaniała restauracja w Warszawie, która potrzebuje naszego wsparcia, ponieważ to jest dom tymczasowy dla kotów, w którym można wypić nie tylko pyszną kawę i zjeść przepyszne ciasteczko, posiedzieć z kotami, zrelaksować się, ponieważ jednak koty mają w sobie tą moc i dają trochę tej ciepłej energii. Potrzebują naszej pomocy, link do zbiórki pojawia się tutaj u nas na dole na ekranie, a tymczasem ja mam pytania od tych, którzy nas słuchają, więc pozwolicie, że ja będę czytała to pytanie, a wy będziecie na nie odpowiadali. Już musicie zdecydować między sobą, kto będzie to pytanie odpowiadał. I mamy pierwsze pytanie od Elżbiety. Elżbieta pisze, jestem projektantką, szyję unikatowe ubrania. Niestety przez kwarantannę klienci nie odwiedzali mojego showroomu. Zaczęłam wraz z moimi współpracownikami szyć maseczki i przekazywać je potrzebującym, a także sprzedawać. Czy mogę na tej stronie zreklamować swój biznes? Aha, moja działalność jest krajowa i zatrudniam legalnie ludzi, ale nie jest to działalność masowa, jak sieciówki. Czy to wpisuje się w 590? No nie widzimy przeszkód. Jakby jak najbardziej tak, prosimy o kontakt. Kto wie, być może znajdziemy sposób, znowu, być może ktoś inny będzie miał pomysł na to, jak można te maseczki dystrybuować szybko i sprawnie wśród osób, na przykład nie wiem, seniorów. I siłą rzeczy nagle w tej społeczności 590 Pomaga znajdziemy jakby cały łańcuch dostaw właśnie takich produktów. Zatem zapraszamy, bardzo nam miło. Mamy kolejne pytanie od Pawła. Prowadzę kilka cukierni w galeriach handlowych, jest to franczyza. Jak restauracja na tej stronie może pomóc mojej działalności? Czy mogę po prostu zaprosić Was do swojej cukierni? O, ja jestem łasuchem, więc to jest dość duża. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie jakby zapewnić zbytu dla tych produktów, które Pan Paweł produkuje, ale na pewno jesteśmy w stanie informować o tym, że ma na pewno te produkty fantastyczne. Więc jak najbardziej może się oczywiście do nas zgłosić, będziemy informować o tym, że taka cukiernia jest. Jeżeli ma z kolei inicjatywy dotyczące, nie wiem, właśnie współpracy z innymi inicjatywami, które się pojawiają na naszej stronie, będziemy też tutaj starali się pośredniczyć. Także ten aspekt samej informacji to jest oczywiście pierwszy krok. Kolejne to
starajmy się łączyć te inicjatywy tak, aby one, ten efekt synergii był jak największy. Ja też tu się włączę. Znowu może się okazać, że nie wiem, na przykład pan wymyśli kilka jakichś fajnych, okazjonalnych wypieków, które mogą poprawić też ludziom humor i nie tylko dać przyjemność smaku. I znowu ktoś inny, który prezentuje swoją ofertę na 590 pomaga, może właśnie pomóc w dystrybucji, w organizacji, nie wiem, sprzedaży w modelu subskrypcyjnym, tak żeby no, ktokolwiek będzie zainteresowany, nie wiem w jakich miastach on operuje, ale na pewno jest to do zrobienia, że świeże wypieki na śniadanie i być może już jest ktoś w naszej grupie, który mógłby pomóc to realizować. Wydaje mi się, że jakby są dwa wyzwania dla biznesu, że pierwsze jest takie, że no każdy stara się oszczędzać i jakby te potrzeby jakby no zmniejszać, tak, i jakby ograniczać do tych produktów pierwszej potrzeby. Z drugiej zaś no potrzebne są nowe kanały dystrybucji, nowe pomysły na sprzedaż i być może właśnie, nie wiem, dla takiej cukierni coś w rodzaju abonamentu w jakichś tam kwotach, tak, i w zamian ktoś ma raz w tygodniu zestaw wypieków niespodzianek. No, te rzeczy się dzieją, może to są banalne historie, no przepraszam, jak go usłyszałem w tym momencie, ale jeżeli by nam się udało skontaktować, to na pewno możemy fajną burzę mózgów zrobić i znowu wykorzystać ten potencjał społeczności 590 pomaga. Pyta Martyna, a właściwie pisze, prowadzę studio Figura, jest zamknięte od 2 tygodni, nie wiem, czy się potem podniosę, urządzenia w leasingu, jak kongres może mi pomóc? To myślę, będziemy w stanie, oprócz informacji o tym, że pani Martyna takie studio prowadzi, zaoferować kolejne nasze działanie, o którym mam nadzieję będziemy mogli porozmawiać już za niedługo. I ta inicjatywa będzie właśnie jakby skierowana dla takich przedsiębiorców, którzy no chcąc, nie chcąc mają ograniczone pole manewru, tak jak właśnie tutaj pani Martyna. Także myślę, że już niedługo będziemy coś więcej na ten temat mogli przekazać pani. Ja już tak się po prostu uśmiecham, bo ja wiem, o co chodzi i też już nie mogę się doczekać, żebyśmy mogli te rzeczy ogłosić, tym bardziej, że jak czytamy takie pytania, to wiemy, że to jest produkt, który jest potrzebny naszym przedsiębiorcom i mam nadzieję, że jak najszybciej uda nam się go wprowadzić. Pisze Marta, a projekty społeczne, czytanie książek online i tak dalej, mogę do was się zgłosić? Raz w tygodniu na Facebooku robimy poczytanki, Związek Dużych Rodzin 3+. Mogę ja? Jak najbardziej tak, proszę Państwa, jakby tak trochę ironizując, jeżeli usłyszałem o tym, że jest startup, który na wideokonferencjach Zoom oferuje obecność, nie wiem, kozy, krowy, tak, po prostu jako gościa specjalnego takich wideokonferencji, no to jakby to pokazuje, jakby radzi sobie całkiem nieźle, to jest bodajże $100 za obecność zwierzaka na wideokonferencji, to autentycznie to są też rzeczy, których bardzo poszukujemy, to znaczy mogę mówić jakby o swoich doświadczeniach i wydaje mi się, że w tym wszystkim mam dużo szczęścia i bardzo to doceniam, ale na pewno kwarantanna, rozłąka, problemy w pracy to są rzeczy, które na pewno nie nastrajają nikogo pozytywnie i też wszystko, każdy pomysł, który mógłby podnieść na duchu trochę to jakąś część naszych odbiorców, bądź po prostu każdego, kto skorzysta, to też jest wartość i o tym nie zapominamy i również jak najbardziej zapraszamy do współpracy takie projekty. Pyta Marian, czy ta akcja ma charakter polityczny? Nie wiem gdzie, no jakby panie Marianie, proszę też o kontakt, no jakby no proszę pokazać gdzie, no jakby chcemy łączyć, chcemy pokazać, że niezależnie od jakby poglądów, niezależnie od miejsca zamieszkania i tak dalej, chcemy, żebyśmy w Polsce po prostu solidarnie mogli działać, wspierać się i podnosić na duchu. I zawsze tak było w historii, powtórzę to i to jest, uważam, powinien być dla nas wszystkich powód do dumy, że właśnie w takich wymagających czasach zawsze jako społeczeństwo potrafiliśmy te podziały, te różnice gdzieś odłożyć na bok. No i marzy nam się, żeby te wartości przypomnieć i zachęcić. Nie ma tu absolutnie nic politycznego. Pisze Kasia, czy jeśli ma uruchomioną zbiórkę na zrzutce, to czy może zgłosić produkt? Jasne, oczywiście, że tak. Jakby, proszę Państwa, my nie jesteśmy żadnym pośrednikiem, my nie pobieramy żadnych płatności,
nie zbieramy danych, ich nie wykorzystujemy, potrzebujemy tylko po prostu podstawowych informacji, dzięki którym szerokie grono odbiorców po prostu trafi do Państwa nie wiem, projektu, strony, grupy na Facebooku, garażu. Nie ma to absolutnie znaczenia, to zależy tylko od Państwa. I jak najbardziej może to być projekt, który przekierowuje na odpowiednią stronę w serwisie zrzutka.pl. I na koniec Marcin pisze, że to jest świetna inicjatywa i szczerze mówiąc pierwszy raz słyszę, panie Marcinie, nic dziwnego, dzisiaj dopiero to ogłosiliśmy, dlatego pierwszy raz pan o tym słyszę, ale cieszy mi się bardzo, że inicjatywa jest chwalona, prawda? Jak najbardziej. Proszę Państwa, do dzisiaj jest pierwszy dzień, zaczynamy, a na tyle, na ile znam zespół Kongresu 590, a także wszystkich naszych partnerów, przyjaciół, to samo się zawsze nakręca i kto wie, co jeszcze nam przyjdzie do głowy. Myślę, że to, co może nam wszystkim no jakoś, nie wiem, pokazać możliwości, to jest no znowu ta nieograniczona kreatywność i na to liczymy. I wydaje mi się, że właśnie w takich czasach potrzebujemy innowacyjnych pomysłów, często szalonych, często rewolucyjnych, ale takich, których jakby efektem jest to, że komuś może się żyć trochę lepiej, albo ktoś może w tym trudnym dla jego biznesu czasie znowu spokojniej przetrwać kolejny miesiąc kwarantanny i przerwy. Ja jeszcze szybciutko uważam na stronę 590pomaga.pl, to przypominamy adres strony internetowej, na której możecie wejść oraz się zarejestrować i szukać bardzo fajnych inicjatyw. I pierwsza inicjatywa, którą widzę, to jest Holaj Dobra Dusza. Łukasz, może opowiesz jeszcze o inicjatywach, które się już tam pojawiły, żeby zachęcić tych, którzy może zastanawiają się, czy moja inicjatywa jest dobra, czy niedobra, żeby się pojawić na tej stronie. Proszę Państwa, na początek mamy taki, myślę, w miarę szeroki wachlarz opcji, więc właśnie jest firma, która z zużytych części od hulajnóg montuje gotowe hulajnogi i jakby umożliwia ich wynajęcie wolontariuszom, osobom, które znowu niosą pomoc w okolicy. Jest Uwolnij Złomka, ulubiony projekt Remigiusza, w którym społecznicy zbierają części od komputerów, składają z nich gotowe zestawy i przekazują do głównie najmłodszych, którzy potrzebują tych komputerów do nauki. Że mamy sportowców, którzy pokazują, jak można mimo wszystko utrzymać trochę ten żyzny fizycznej podczas kwarantanny i przy okazji też trochę poprawić sobie nastrój przez ruch. Mamy wspólne gotowanie, jakby naukę gotowania dla dzieci. Mamy projekt, w którym chodzi o to, by ratować polskie kina studyjne. Zatem nie ma tu absolutnie ograniczeń. Liczy się tylko chęć po prostu czynienia pomocy, chęć zrobienia jakiegoś gestu w kierunku tych, którzy znowu utracili źródła przychodów, utracili możliwość znowu edukacji, możliwość po prostu kontaktu ze światem i wydaje mi się, że bardzo trudno byłoby przetrwać w tym czasie, gdyśmy wszyscy byli egoistami. I wierzymy mocno w to właśnie, że zawsze w naszym społeczeństwie ta solidarność, to poczucie wspólnoty w takich kryzysowych sytuacjach pokazywało swoją ogromną wartość. 590pomaga.pl to jest świeżynka na tym rynku. Zapraszam Was bardzo serdecznie na stronę internetową, aby móc się zarejestrować i szukać wspaniałych projektów. Zostawiam Wam, Panowie, jeszcze po minutę czasu możecie kogoś pozdrowić, podsumować nasze spotkanie, powiedzieć parę słów dla tych, którzy nas oglądają. Przede wszystkim pozdrawiam wszystkich oglądających. Mam nadzieję, że będziemy się widywać od czasu do czasu. Nie za często, nie będziemy Państwa tutaj naszymi osobami zamęczać, ale przede wszystkim zachęcam wszystkich do tego, aby śledzili to, co planujemy w najbliższych kolejnych miesiącach, no i oczywiście udziału w samym kongresie. A ja chciałbym wszystkich serdecznie pozdrowić i zachęcić do tego, żebyśmy wszyscy jeszcze dzisiaj, zaraz po tym spotkaniu spróbowali znaleźć 5 minut i znaleźć filmik na YouTubie, który nas rozweseli. I po prostu życzę wszystkim jak najwięcej pozytywnej energii i takiego zapału do tego, żeby każdego dnia wstać rano i sobie po prostu poradzić. I
chciałem po prostu powiedzieć, że jako 590 chcę po prostu pamiętać o was wszystkich i oczywiście mamy swoje możliwości, mamy swoje zasoby, ale póki możemy, będziemy wyciskać z nich wszystko co możliwe, by właśnie angażować, by zachęcać, by łączyć ludzi, którzy chcą czynić dobro i od tego jest właśnie taka organizacja jak nasza. Więc wszystkich serdecznie pozdrawiam i trzymajcie się. Mam nadzieję, że zachęciliśmy was do wejścia na stronę 590pomaga.pl. Inicjatywa zrzeszająca wszystkich, którzy potrzebują pomocy i tych, którzy tę pomoc chcą nieść. Przypominam oczywiście także o restauracji Nie o Kafę w Warszawie. Link do zbiórki przemykał prawdopodobnie po ekranie. Jeżeli nie widzieliście, nie zdążyliście zerknąć, poszukajcie ich profili w social mediach oraz strony internetowej. Przemiłe, przewspaniałe miejsce, w którym można przy pysznej kawie posiedzieć ze zwierzętami, albo jeżeli się w nich zakochacie, możecie sobie adaptować do własnego domu i mieć te przytulańce w domu. Również przypominam o tym, że możecie u nas na Facebooku znaleźć wszystkie pozostałe nasze live chaty i obejrzeć sobie materiały. Między innymi rozmawialiśmy o akcji Uwolni Złomka, między innymi z kuchnią Little Chef odnośnie posiłków dla medyków. Dla medyków również rozmawialiśmy z ekipą Ventil Aid, która produkuje respirator 3D, pracuje nad nim. Cały czas na bieżąco jesteśmy z nim w kontakcie i czekamy na informacje odnośnie tego projektu, także zapraszamy was serdecznie. Już teraz również was zapraszam na kolejny live chat, który się odbędzie w ten piątek o godzinie 15. To będzie 15 maja o godzinie 15. Będzie również sportowa niespodzianka, tym razem będzie twardy piernik do zgryzienia. Tutaj taka podpowiedź. Ci, którzy zgadną, to zgadną, a ci, którzy nie zgadną, możecie szukać informacji na naszym Facebooku. Napiszemy już dzisiaj informację, z kim będziemy rozmawiali na kolejnym live chacie. Remigiusz, Łukasz, bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Przypominamy jak mantrę, powtarzamy, 590pomaga.pl. Wchodźcie, rejestruj. Bo tak. Właśnie, Łukasz, bo tak. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za spędzony czas i rozmowę. Mam nadzieję, że za chwilkę rozdzwonicie telefon 590pomaga.pl i będziemy mogli za chwilkę mówić o tysiącach projektów, które się tam promują i pokazujemy bardzo fajne inicjatywy naszych przedsiębiorców. Tymczasem, kochani, bardzo miłego południa, jeszcze raz dziękuję za rozmowę i do usłyszenia na kolejnym live chacie. Do widzenia. Dziękujemy serdecznie.